Piątek, 2 kwietnia, Krystyna Witkowska. Witam Państwa, zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu powiemy o przygotowaniach do świąt zarówno tych duchowych, jak i materialnych. Pokażemy, jak piotrkowianie przeżywali 16. rocznicę śmierci Polaka papieża, w wydaniu także o Międzynarodowym Dniu Książek dla Dzieci. A zaczynamy od obchodów Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek bez obmywania nóg, Wielki Piątek bez całowania krzyża, Rezurekcja bez procesji. Po raz drugi święta Wielkiej Nocy obchodzimy w reżimie sanitarnym. Pandemia wymusiła wiele zmian w tradycyjnym celebrowaniu świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dziś Wielki Piątek. Obchody Triduum Paschalnego, choć w okrojonej formie, rozpoczęły się w czwartek wieczorem. Wielkoczwartkowa msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczynająca wielkanocne Triduum Paschalne to nabożeństwo ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. To właśnie tego wieczora na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy od setek lat w Kościele Katolickim kapłan na znak służby drugiemu człowiekowi obmywał nogi 12 mężczyznom. W tym roku z powodu obostrzeń pandemicznych z tej wielowiekowej tradycji w kościołach zrezygnowano. Skromniej niż zwykle wyglądały też życzenia dla księży w dniu ustanowienia ich święta, a i wiernych z powodu ograniczenia liczby osób w kościołach była garstka. Na zakończenie wielkoczwartkowego nabożeństwa Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ciemnicy. Symbolizuje to uwięzienie Chrystusa przed śmiercią. Od tej chwili aż do wieczora w Wielką Sobotę w kościołach milkną dzwony i organy, a zastępują je drewniane kołatki. Dziś Wielki Piątek, dzień ukrzyżowania Chrystusa. To jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się msza święta. Wielkopiątkowa liturgia to adoracja Krzyża Świętego, którego w tym roku z powodu obostrzeń pandemicznych wierni nie będą mogli całować. Na pamiątkę męki i śmierci figura Chrystusa składana jest do grobu, którego strzegą strażnicy, aż do sobotniej wieczornej Eucharystii Wigilii Paschalnej. Wielka Sobota w Kościele Katolickim to dzień wyciszenia, wyczekiwania i adoracji Najświętszego Sakramentu. Zwykle wierni odwiedzają wtedy groby Chrystusa w kościołach. W polskiej tradycji to też dzień święcenia pokarmów. Tegoroczne święcenia będą odbywały się na powietrzu. Wierni wzorem ubiegłego roku mogą też poświęcić swoje koszyczki w domach. Sobotnie wieczorne nabożeństwo to już Wigilia Paschalna, podczas której święci się ogień i wodę. Poranna msza święta Wielkiej Niedzieli, czyli Zmartwychwstania Pańskiego, w tym roku odbędzie się bez tradycyjnych procesji wiernych dookoła kościołów. Święcenie pokarmów to tradycja, którą w Polsce celebruje się od wieków. Zawsze w Wielką Sobotę wierni przynoszą do kościołów koszyczki wypełnione pokarmami, którymi później dzielą się podczas wielkanocnego śniadania. W zeszłym roku ze względu na wybuch epidemii święcenia pokarmów w kościołach nie było. W tym roku święcenie będzie, ale nieco inaczej. Także nieco inaczej mieszkańcy Piotrkowa planują tegoroczne święta. Zaplanowali również niższy budżet na ich przygotowanie. Wiklinowe, plastikowe, udekorowane koronkami, kwiatami i baziami. Takie są wielkanocne koszyczki, które zawsze przynosimy do święcenia w Wielką Sobotę. To w Polsce obowiązkowy element tych świąt. Ale bez względu na to, jak upiększymy nasze koszyczki, najważniejsza jest ich zawartość. Tu nigdy nie może zabraknąć jajek, wędliny, chleba, chrzanu, soli i wielkanocnego baranka. Bo przecież każdy z tych produktów ma swoją głęboką symbolikę. Baranek jest symbolem Chrystusa składającego się w ofierze na krzyżu. Pieczywo symbolizuje cudowne rozmnożenie chleba. Jajka symbolizują triumf życia nad śmiercią, a sól chroni przed zepsuciem i symbolizuje oczyszczenie i poprawę. W zeszłym roku święcenia nie było. W tym roku, choć oczywiście w reżimie sanitarnym, parafie organizują święcenie pokarmów.
W tym roku chcemy święcić pokarmy na zewnątrz, na wystawionych stołach, jak będzie kiepska pogoda, pod jakimś namiotem, w takiej dosyć dużej częstotliwości, wtedy kiedy będzie czy tam kilkanaście tych koszyczków maksymalnie, żeby poświęcić. Podobnie na zewnątrz w godzinach od 9 do 15 święcenie pokarmów odbędzie się w kościele farnym. Będzie zabezpieczony namiot, gdyby ewentualnie pogoda nie sprzyjała, to żeby chociaż te koszyczki nie zmokły, te stoły, i żeby mogli ci, którzy będą chcieli skorzystać z poświęcenia przez kapłana, będą mogli tego dokonać. W tym roku, podobnie jak w roku minionym, ze względu na epidemię, sami możemy pobłogosławić nasz wielkanocny koszyczek w domu. Jeżeli ktoś czuje jakiekolwiek niebezpieczeństwo, zagrożenie dla swojego zdrowia, to dobrze by było, żeby został w domu. Takie formy modlitwy są dostępne w internecie. Ona też jest ważna, więc warto by było naprawdę to dobrze przemyśleć, jaką podjąć decyzję w tej sprawie. Ta Wielkanoc, jak widać, znowu upłynie nam w cieniu pandemii. W reżimie sanitarnym będzie nie tylko święcenie pokarmów, ale także odprawianie świątecznych mszy. Aby jak najwięcej wiernych mogło wziąć w nich udział, niektóre parafie zaplanowały dodatkowe nabożeństwa. Koniec tygodnia to też ostatni dzwonek na przedświąteczne zakupy. Jak co roku piotrkowianie zaopatrywali się w niezbędne produkty i dekoracje tematyczne, które zdobić będą świąteczne stoły. Co musi się znaleźć na liście przedświątecznych zakupów? Proszę panią, wszystkie te przyjemności, które na święta są. Trzeba barszyk kupić, trzeba, no proszę panią, kiełbaskę białą kupić. Święconka, kiełbaska, jajeczko, dzieciom prezenty, znajomym. Dużo jajek kupujemy, babka wielkanocna musi być. Co jeszcze musi być? Mazurek. Do koszyczka baranek, kiełbaska, jakieś tam wędzonki. Dużo wydamy na tegoroczne święta? Proszę panią, my tak nie liczymy pieniędzy. No, tylko w grono rodzinne to na pewno mniej niż kiedyś się wydawało, że większe rodziny się spotykały. Jednak ze względu na pandemię troszkę i skład osobowy jest ograniczony. Będziemy spędzać święta właśnie w najbliższym. Tylko z najbliższą rodziną. Myślę, że raczej nie. Myślę, że chyba standardowo, jak zawsze. Skromnie w porównaniu z innymi, bez jakby tej zarazy zabrakło, to byłoby chyba bardziej więcej wydatków, a tak skromnie. Zajmuje się mój menedżer, czyli żona, ja nie wydaję w ogóle pieniędzy. Gazetę tylko kupuję. Myślę, że skromnie, trudno mi powiedzieć tak ile. No, na pewno nie będą to jakieś tam ogromne pieniądze. Moja córka i syny mieszkają zaraz w domach koło mnie, także oni przyjdą na świąteczne śniadanko, a później skromnie, no, spacery. Będą na pewno inne święta takie smutne, moim zdaniem, bo nie ma takiej radości. Na pewno będą to trochę takie inne święta, ale myślę, że tradycyjne, tak jak co roku. No. W tym roku myślę, że wszyscy trochę już jesteśmy też i przygnębieni, i zmęczeni tą pandemią, także myślę, że no, z dbałości o najbliższych i dalszych ograniczymy ten skład osobowy. Mnie się wydaje, że to będzie po prostu z marszu, będzie taki jak dzień, jak co dzień. Nie będzie to jakieś, bo nie będzie można się odwiedzać, nie będzie. Także ten urok świąt no, nie będzie taki jak powinien być, jak pamiętamy. Troszeczkę pandemia nas zasmuciła. Także, proszę panią, ale miejmy nadzieję, będzie dobrze. Pandemie były, przejdą i ta też przejdzie. Wielkanoc skłania nas nie tylko do świętowania, ale także do zadumy nad tymi, z którymi nie dane jest nam obchodzić świąt. Okres przygotowań świątecznych to, jak się okazuje, idealny czas, aby zadbać o groby najbliższych. Leżą tu członkowie rodziny, także że no, trzeba o to dbać i dopóki ma kto dbać. Jest u nas tradycją już od lat, że właściwie zawsze przychodzimy na groby, nie tylko w święta. No i jest to też związane z tym, że ktoś jest przyzwyczajony do kogoś, kochamy swoich bliskich i to w nas tworzy takie poczucie, że musimy najpierw przyjść odwiedzić tych, którzy odeszli, a później świętować sami. Czasem się po prostu źle czuję, nie przyjdę czasem, coś tam, także, że... Ale staram się przychodzić dosyć często. Trzeba pamiętać, bo dużo dla nas zrobili. W
tegoroczną Wielkanoc cmentarze pozostaną otwarte. Odwiedzający groby najbliższych zobowiązani są jednak stosować się do wszelkich restrykcji związanych z sytuacją epidemiologiczną. Budowa kanalizacji sanitarnej, świetlic, kompleksów sportowych, przebudowa oczyszczalni czy oświetlenia ulicznego, ale przede wszystkim inwestycje drogowe. Na liście inwestycji dofinansowanych z puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych znalazło się 79 zadań z województwa łódzkiego, w tym także jedno z Piotrkowa Trybunalskiego. Od 100 tysięcy złotych aż do 9 milionów złotych wynoszą bezzwrotne dotacje na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na liście znalazły się też Piotrków Trybunalski i powiat piotrkowski. Mamy Piotrków Trybunalski, to jest 2,5 miliona złotych. Kwota wnioskowana i kwota otrzymana 2,5 miliona złotych. Jest gmina Moszczenica, miejscowość Srock. Jest gmina Rozprza. Ciąg drogi 91 Ignaców, Rozprza i jest także gmina Gorzkowice. Do samorządów województwa łódzkiego trafi w sumie 125 378 tysięcy złotych. 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 w Rzymie w wieku 84 lat zmarł święty Jan Paweł II, papież Polak. Dziś ten dzień wspominano w wielu miastach Polski. W Piotrkowie pod pomnikiem papieża władze miasta złożyły kwiaty, zapłonęły także znicze. To tu przy ulicy Słowackiego mieszkańcy wspominają zmarłego papieża Polaka. Jak co roku władze miasta Piotrkowa Trybunalskiego uczciły ten dzień złożeniem kwiatów. Jan Paweł II to ważna postać również dla naszego miasta. Pamiętamy, iż papież w 1999 roku uchwałą Rady Miasta został uznany honorowym obywatelem naszego miasta. Składając kwiaty oddajemy hołd papieżowi. Dziś nie tylko przedstawiciele władz wspominali zmarłego świętego. Także przechodnie zatrzymywali się w zadumie pod pomnikiem, niektórzy zapalali znicze. 25 lat, a nawet dożywocie grozi 41-letniej piotrkowiance Joannie T., podejrzanej o dokonanie zabójstwa swojego 36-letniego partnera Łukasza O. Do śmiertelnego ranienia nożem kuchennym mężczyzny doszło w sobotę 26 marca. Dramatu, jaki rozegrał się w jednym z mieszkań w wieżowcu przy ulicy Słowackiego, nic nie zapowiadało, mówią sąsiedzi. Rano palili papierosy. Jeszcze to było to około 9, bo to wtedy dym widać, jak do mnie leci ten dym na moją stronę z balkonu. Ja nawet nie zauważyłam, sąsiadka była u mnie na kawie, mówi, o, palą znowu papierosy. A czy oni się kłócili? Trudno mi powiedzieć. Jak wynika z ustaleń prokuratury, 36-latek otrzymał jeden cios nożem kuchennym prosto w serce. W czasie zbrodni w mieszkaniu znajdowali się tylko mężczyzna Łukasz O. i jego 41-letnia konkubina Joanna T. Kobieta została zatrzymana i przesłuchana przez prokuratora. Kobieta przesłuchana w charakterze podejrzanej przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła wyjaśnienia korespondujące z dotychczasowymi ustaleniami śledztwa. W dniu 29 marca została również przeprowadzona sekcja zwłok pokrzywdzonego, w toku której biegły lekarz medycyny sądowej potwierdził, iż przyczyną zgonu pokrzywdzonego była rana kuta strony lewej klatki piersiowej. Jak udało nam się ustalić, para w wieżowcu przy ulicy Słowackiego zamieszkała w ubiegłym roku. Większość z mieszkańców ich nie kojarzy. Ci, którzy ich znali, mówią, że to był burzliwy związek. Ja to nic nie wiem, ja tak samo, nie, w ogóle nie mieszkam tu, kurczę, zupełnie. Nie, tylko słyszałam, że zwłoki wynosili, ale nic nie wiem. Wie pani, w którym mieszkaniu? Co to była za rodzina? W ogóle nie znam nikogo, nie wiem, naprawdę. Nie wiem, tu ludzie mówią takie wersje, że ona w zeszłym roku wyskoczyła z pierwszego piętra. I było takie zdarzenie, ale czy to ona, to też nie chcę zmyślać, nie. Wiem, że było takie zdarzenie, że kobieta w nocy wyskoczyła z pierwszego piętra przez balkon, no i policja była i pogotowie było. No i to... osobiście ich nie znacie, nie wiecie, jaka to rodzina była? Nie, to ludzie mówią, że jakieś krzyki były, że jakieś pijaństwo, ale trudno powiedzieć, dlatego że każdy teraz powie co innego. Jeden powie na niego, jeden powie na nią, no to jest trudno powiedzieć. To jak ona kiedyś wyskoczyła przez okno z kuchni,
złamała nogę, mógł ją popchnąć czy coś, ale nie wiem, bo mnie nie było w ogóle w Piotrkowie wtedy. Wiem, no musiały być jakieś zgrzyty, coś, ponieważ ona go czasami nie wpuszczała do domu. I to nawet przez kilka dni, no to walił tutaj w drzwi, no to się wtedy rozlegało mocno. No takie jak mówię, to parę, no to wtedy spadał gdzieś tam na klatce schodowej, jak ona go nie wpuszczała przez 2-3 dni. Potem się godzili. W stosunku do mnie byli bardzo grzeczni. Joannie T. postawiono zarzut o czyn, za który grozi kara od 8 do 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora o tymczasowy areszt. Kobieta w areszcie spędzi kolejne 3 miesiące. Dzieci, którym czyta się jedną książkę dziennie, słyszą do 5 roku życia o około 290 tysięcy więcej słów niż dzieci, którym nie czyta się regularnie. Dlaczego o tym mówimy? Dziś bowiem jest Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci. Święto obchodzone w dniu urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Jak ważne jest czytanie najmłodszym, jakie książki dzieci lubią najbardziej i czy same chętnie zaglądają do książnicy? O tym wszystkim w materiale Anity Stefańskiej-Pluskot. Rozwijają wyobraźnię, inteligencję, wzbogacają słownictwo, zacieśniają więzi między dziećmi a rodzicami, wyrabiają wrażliwość. Książki dla dzieci to prawdziwe bogactwo. Według specjalistów rodzice powinni czytać dzieciom po 20 minut dziennie, a lista korzyści płynących z czytania jest nieograniczona. Jest to nie tylko świetny sposób spędzania wolnego czasu, jest to nie tylko alternatywa dla komputera, szczególnie teraz w tych pandemicznych czasach, ale jest to też takie bezpieczne środowisko, gdzie możemy z dzieckiem nareszcie się spotkać i porozmawiać o tym, co się u niego dzieje. Bo to jest ten czas, kiedy możemy porozmawiać nie tylko na temat rzeczy, które w tej książce się dzieją, bo ten czas sprzyja otwieraniu się dziecka. My w książce towarzyszymy wprawdzie bohaterom tych opowieści, przeżywamy razem w bezpieczny sposób to, co się dzieje, ale też uruchamiamy dziecko do mówienia o tym, co się u niego dzieje, co czuje, jak przeżywa teraz obecne trudności, jak przeżywa to, co się dzieje na świecie. By dziecko było z książką za pan brat, a zamiłowanie do czytania pozostało i w dorosłym życiu, przykład musi iść z góry. Jeśli czyta rodzic, to i dziecka do czytania namawiać nie trzeba. Im mniejsze mamy dziecko, tym większa jest rola rodzica dorosłego w pokazywaniu, co należy robić. Kiedy ja widzę, że rodzic jest zaczytany, to ja próbuję być taki jak moi rodzice. Kiedy rodzic czyta, jest spokojniejszy, to i ja też biorę tą książkę i poznaję ten magiczny świat bajek, książek. Szukam też sposobu, żeby do tego rodzica się zbliżyć. A magiczny świat książek odnaleźć można tu, w Piotrkowskiej Mediatece. W bogatej ofercie książnicy kryją się propozycje dla dzieci w każdym wieku. Są książki z ruchomymi elementami, serie bajkowe, komiksy czy klasyka dziecięcej literatury dla dzieci starszych. Jednym słowem jest z czego wybierać. A co cieszy się największą popularnością wśród najmłodszych? Największą popularnością cieszą się zawsze takie serie książkowe, jak na przykład Marysia, Kicia Kocia, Przygody Fenka, czy takie serie z bohaterami znanymi z bajek telewizyjnych, czyli na przykład Świnka Pepa, Psi Patrol między innymi, ale bardzo dużą popularnością cieszą się też powieści, książki przygodowe, fantastyczne, czy komiksy chociażby. Bardzo dużą popularnością cieszą się między innymi komiksy z Minecrafta, czy też starsze pozycje takie jak Kajko i Kokosz, dlatego że niedawno powstał serial na Netflixie, więc jakby dostają drugie życie również te stare tytuły. Książkowych nowości biblioteka kupuje wiele. Są nawet książeczki dla niemowlaków, są dla przedszkolaków i nieco starszych czytelników. A wśród nich między innymi książki Jane Austen dla młodych dam, czy przygody Sherlocka Holmesa. Jest dla kogo kupować, mówią bibliotekarze. Dzieci książki lubią. Świadczą o tym chociażby liczby wypożyczeń. W tamtym roku tych książek dla dzieci było 40 tysięcy wypożyczonych. W tym roku na razie jest to około 10 tysięcy, czyli średnio 3-3,5 tysiąca książek dziecięcych miesięcznie jest rzeczywiście u nas wypożyczanych. Także myślę, że to jest dosyć sporo i to właśnie obrazuje zainteresowanie takimi pozycjami. Najwięcej chętnych chyba możemy znaleźć wśród tych właśnie najmłodszych. Zresztą ten księgozbiór właśnie dla najmłodszych jest u nas najbardziej rozbudowany, szczerze powiedziawszy. Mamy tych książek najwięcej. No i te maluszki nasze, no to zwykle to jest tak, że przychodzą z rodzicami i naprawdę biorą po 20 pozycji takich cieniutkich tych książeczek, ale wypożyczają bardzo, bardzo chętnie.
W Mediatece każde dziecko książki wypożyczać może na swoją kartę. Posiadać ją mogą dzieci już od urodzenia. Na razie jednak z powodu obostrzeń epidemicznych, przypomnijmy, książki wypożyczane są tylko po wcześniejszej rezerwacji. Te dla dzieci również. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Zapraszam Państwa jeszcze na magazyn Verbum. Życzę Państwu zdrowych, spokojnych świąt, spędzonych w miłej, rodzinnej atmosferze. Zachęcam Państwa także do pozostania z nami w święta. W świąteczny weekend specjalne wydanie, natomiast w poniedziałek kolejne wydanie informacji piotrkowskich. Do zobaczenia. Moi drodzy, dotarliśmy do Wielkiego Tygodnia. Nazywamy go Wielkim, bo to są najważniejsze tajemnice wiary chrześcijańskiej. Ten tydzień zaczyna się, tak można powiedzieć, dość dramatycznie. Liturgia Słowa skupia naszą uwagę na takiej bardzo tragicznej postaci, na Judaszu, który zdradził Jezusa. Był jednym z 12 apostołów, był blisko, widział wszystkie cuda, znaki Jezusa, słyszał Jego słowa, doświadczył Jego miłości, a mimo to zdradził. I to jest takie trochę też ostrzeżenie i dla nas, którzy być może czujemy się w porządku, czujemy się blisko Chrystusa. Ale teraz zaproszeni jesteśmy, aby wejść wraz z Chrystusem w te najważniejsze tajemnice Jego życia. I to jest dla nas dzisiaj najważniejsze. Męka Chrystusa, a potem Jego zmartwychwstanie. I Wielki Piątek to taki szczególny dzień, jedyny w roku, kiedy Kościół nie sprawuje liturgii eucharystycznej, aby pokazać, że każda liturgia, każda msza święta bierze swój początek, wypływa z męki i śmierci Chrystusa. To na krzyżu rozlała się ta łaska, którą możemy czerpać podczas Eucharystii. I dlatego to jest taki dzień szczególny, kiedy nie sprawujemy mszy świętej, nie sprawujemy Eucharystii, aby skupić się na krzyżu Chrystusa, aby Jego adorować. W tym roku będziemy być może robili to inaczej niż zazwyczaj, inaczej niż byśmy chcieli, ale myślę, że do tej tajemnicy możemy wniknąć. Możemy dotknąć tej tajemnicy być może jeszcze bardziej namacalnie niż zazwyczaj, doświadczając także tych ograniczeń pandemicznych. Moi drodzy, zapraszam tych wszystkich wierzących, ale także wszystkich, abyśmy ten dzień rzeczywiście spędzili, trwając w jedności z Chrystusem. Zapraszamy Państwa do udziału w nowym konkursie telewizji Piotrków. Państwa zadaniem tym razem będzie podanie nazwy firmy oraz informacja, czym ona się zajmuje. Siedziby firm zobaczą Państwo na krótkich filmach prezentowanych na naszej antenie w marcu i kwietniu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 maja. Zapraszamy do wspólnej zabawy.